Wmówił chorym kobietom, że nie mają raka i zlecił im plastra oczyszczające. Obie pacjentki nie żyją. Katowicka prokuratura oskarżyła 56-latka o oszustwo. Tomasz S. udawał lekarza. Używał m.in. wahadełka i generatora plazmowego, oferował maty grzewcze z kamieniami. Prokuratura bada, czy ofiar jest więcej. Karolina Komada. Mieszkaniec województwa małopolskiego, 56-letni mężczyzna, ogłaszał się w internecie i twierdził, że zajmuje się medycyną holistyczną i działalnością paramedyczną. Trafiły do niego dwie kobiety chorujące na nowotwory złośliwe. Przeprowadzone zostały przez oskarżonego w chwili obecnej rzekome badania tych osób, m.in. przy użyciu wahadełka. Mężczyzna stwierdził, że kobiety nie chorują na nowotwory, stwierdził u nich występowanie różnych patogenów, zalecił im zaprzestanie dotychczasowego leczenia, przyjmowania leków i korzystanie z jego porad. I faktycznie kobiety zgodziły się na taki sposób rzekomego leczenia. Wynajęły od tego mężczyzny generatory plazmowe, ponieważ zalecał im naświetlenia tymi generatorami plazmowymi. Przekazały łącznie na poczet tego leczenia kwotę ponad 45 tysięcy złotych. Obie kobiety zmarły, jedna w wieku 66 lat, a druga w wieku 35 lat. Sprawę do prokuratury zgłosił mąż jednej z pacjentek. No, na skutek takich nieuprawnionych, szkodliwych działań oskarżonego w tej sprawie utracono bezpowrotnie kilka miesięcy prawidłowego leczenia, co mogło opóźnić jakby ten rozwój procesu chorobowego i zmniejszyć zarówno cierpienia fizyczne, jak i psychiczne obu kobiet. Przesłuchany w charakterze podejrzanego śledztwem mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Katowice Wschód. Tomasz S. odpowie za oszustwa na szkodę dwóch kobiet, narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za zarzucone mu czyny mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. W odrębnym postępowaniu prokuratura będzie badać, czy ofiar było więcej.